Hej, cześć, siemano, witajcie, Kamil Niegodym z tej strony i pokażę wam dzisiaj 5 trików na Instagramie, o których prawdopodobnie nie wiedzieliście. Więc co, zaczynamy! Zanim jednak zaczniemy, zapraszam was na mojego Instagrama Kamil Niegodym, dodaję tam codziennie nowe zdjęcie. No i co, możecie sobie mnie zafollowować, będę wam lajkował zdjęcia, jeśli ktoś da follow. No i dobra, przejdźmy już do tych trików. A więc pierwszym trikiem będzie kolorowy tekst na Instagram Story. Musicie zrobić jakiekolwiek zdjęcie na początek. Ja zrobiłem akurat zdjęcie tła, które znajduje się za mną. Teraz napiszcie po prostu cokolwiek na tym zdjęciu. I jeśli już napisaliście co chcecie, to teraz zaznaczcie cały ten napis. Zaznacz wszystko. I trzymając prawy, ten taki jak widzicie, taki pointer jakby, kliknijcie na fioletowe kółko i razem z tym pointerem i tym drugim palcem przesuwajcie w lewo. Uwaga, patrzcie. O tak, właśnie. I macie teraz, jak widzicie, kolorowy napis. Myślę, że jak poćwiczycie, to wam się to uda. Nie jest to jakieś bardzo trudne. No dobra, to przejdźmy do kolejnego triku, drugiego. Teraz zrobimy sobie kolaż ze zdjęć na Instagram Stories. Musicie zrobić znowu jakiekolwiek zdjęcie, ja na przykład preferuję czarne, ponieważ będzie to służyć jako tło. No jak już zrobicie sobie zdjęcie pod tło, to teraz musicie przejść do zdjęć, wybrać wasze zdjęcie i kliknąć taką ikonę udostępniania. Więc klikacie to i dajecie kopiuj. I zdjęcie zostało skopiowane. Teraz przechodzicie z powrotem na Instagram. Jak widzicie, wyskoczyło wam na dole takie powiadomienie. Dodaj naklejkę. Natomiast możecie również kliknąć tekst i po prostu wkleić. I wkleja wam się wtedy to zdjęcie. Teraz po prostu możecie dodać tam zdjęć, ile chcecie. Więc przejdźmy po kolejne. No i jak dodacie sobie określoną przez was liczbę zdjęć, no to możecie zrobić taki fajny kolaż, możecie te zdjęcia ruszać, powiększać, obracać, no i możecie takie zdjęcie opublikować. Myślę, że jest to fajniejsze i ciekawsze niż po prostu wrzucenie jednego zdjęcia na swoją tablicę. No więc przejdźmy do trzeciego triku. A trzecim trikiem będzie boomerang z live photo. Na iPhone'ie jak robicie zdjęcie, zapisuje się ono również jako live photo i po przytrzymaniu po prostu wygląda jak taki krótki filmik. Z tym, że na Instagramie jest dostępna taka fajna opcja, żeby to zdjęcie wykorzystać jako bumerang. Można nagrać bumerang w aplikacji, ale również można wykorzystać właśnie do tego zdjęcie live photo. I zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Musicie w takim razie wejść na Instagram, przesunąć w lewo i wybrać zdjęcie live photo. Gdy już wybierzecie, u mnie jak widzicie jest to moja ręka, musicie długo przytrzymać ekran. I jak przytrzymacie, to zdjęcie wam się załaduje i będziecie mieli bumerang. Ja zazwyczaj z tej opcji nie korzystam live photo normalnie w zdjęciach, ponieważ uważam ją za bezużyteczną, a tak, to przynajmniej na coś się może przydać. I możecie udostępnić takie fajne zdjęcie. Jako bumerang. No więc przejdźmy do czwartego triku. Wiem, że często ludzie skarżą się na to, że po dodaniu zdjęcia na Instagram Story zdjęcia są takie jakby nieostre, słabszej jakości w porównaniu do tego, jak wyglądają w galerii telefonu. Jest na to prosta rada. Gdy robicie zdjęcie telefonem, zapisuje się ono zazwyczaj w rozdziałce 3x4, natomiast na Instagram Stories udostępnia się zdjęcia w rozdziałce 9x16. No i tu jest problem, ponieważ Instagram kropuje to swoim algorytmem, więc lepiej przyciąć to zdjęcie po prostu w galerii waszego telefonu. No więc jak macie swoje zdjęcie, klikacie edycja, klikacie przytnij, wybieracie rozdziałkę, czyli 9x16, no i klikacie gotowe. I teraz po wstawieniu takiego zdjęcia na Instagram Stories, jak widzicie, jest ono idealnie dopasowane do rozdziałki Instagram Stories, czyli 9x16 i nic się nie musi tutaj przycinać przez algorytm Instagrama i zdjęcie jest po prostu w lepszej jakości. Polecam. Prawdopodobnie poprawi wam to jakość waszych zdjęć. No więc przejdźmy do ostatniego, piątego triku. No i ostatni trik będzie dotyczył magicznego odsłaniania gumką tego, co jest na zdjęciu. Więc patrzcie, jak to wykonać. A więc jedyne, co musicie zrobić, to wejść na Instagram Story, zrobić zdjęcie, które będzie waszym głównym zdjęciem jako tło w waszej pracy. Jeśli już to zrobicie, to klikacie na ten taki ołóweczek
i nic nie malujecie, tylko musicie przytrzymać na kolor, który chcecie. Na przykład weźmy sobie niebieski i teraz drugim palcem przytrzymujecie na całym obrazie. Jak widzicie, całe pole wypełniło się na niebiesko. I teraz, biorąc gumkę, możecie sobie odsłonić to, co było poniżej. Natomiast jeśli zaznaczycie tą ikonkę takiego zakreślacza i zrobicie dokładnie tak samo, weźmy sobie na przykład teraz z kolorem żółtym, przytrzymujecie kolor żółty i na ekran. I jak widzicie, dodał się taki filtr. No, w zależności od zdjęcia będzie ten filtr albo lepiej widoczny, albo gorzej. Fajna sprawa, co nie? No i teraz weźmy sobie tą gumeczkę i możemy odsłonić, albo tutaj na przykład narysować coś fajnego. O, nie wiem, co to wyszło, ale taka fajna praca. Dobra, więc naprawdę fajne triki. Myślę, że Wam się również spodobały. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Udostępnijcie film u siebie na social mediach. Pokażcie swoim znajomym, aby oni również mogli zrobić takie fajne triki. No i co? Skomentujcie, czy któryś już znacie, czy może nie. No i zasubskrybujcie kanał, aby oglądać więcej takich filmów, bo na pewno nagram kolejne filmy z fajnymi trikami na Instagramie, bo jest ich naprawdę masa. To były tylko nieliczne. No i co? Także łapeczka, komentarz i subskrypcja. A teraz co? Trzymajcie się. Bye!